Szanowni Państwo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, z pozoru ta konferencja może wyglądać miło i sympatycznie, ale chcieliśmy Państwu przedstawić pewną prezentację. Prezentację tego, co w ostatnim czasie się dzieje z polskimi zwierzętami, w szczególności z psami. Zrezygnowaliśmy, bo te zdjęcia są bardzo drastyczne. W ostatnich tygodniach, szczególnie za Państwa pośrednictwem mediów, zostały ujawnione kolejne skandaliczne przykłady znęcania się nad zwierzętami, w szczególności nad psami. Pamiętacie wszyscy Państwo sprawę psa huskiego, zamęczonego przez swoich właścicieli, przywiązanego do samochodu, który w efekcie stracił głowę. Pamiętacie Państwo inne przykłady ujawniane w szczególności przez media. Bardzo nas te sytuacje zbulwersowały. Z jednej strony to dobrze, że mówi się o tym, co od dłuższego czasu jest powszechnie wiadome, i dlatego Klub Poselski SLD zdecydował się dzisiaj na wystąpienie z projektem ustawy o zaostrzeniu kar dla zwierząt. O tym pani poseł i wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej Katarzyna Piekarska. Bardzo proszę, oddaję głos. A to jest tutek, bo parę osób mnie pytało, to jest tutek. Tutka teraz postawię. Tuteczku. O. Artykuł 1 ustawy o ochronie zwierząt mówi, że zwierzę nie jest rzeczą. Jednak kiedy ogląda się także materiały prasowe, które są przygotowywane przez Państwa redakcję, można odnieść wrażenie, że rzeczy czasami traktuje się lepiej i chroni przed zniszczeniem, niż traktuje się istoty żywe, zdolne do odczuwania cierpienia, jakimi są zwierzęta. Dlatego pozwoliliśmy sobie przygotować zmianę ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, bo także proponujemy zmiany w ustawie dotyczącej utrzymania porządku i czystości w gminach. I to są takie zmiany, powiedziałabym, doraźne. Kompleksowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, ustawy, która obowiązuje w Polsce już kilkanaście lat, przygotujemy w następnej kadencji Sejmu, ponieważ teraz zostało nam kilka miesięcy. I dlatego to są takie zmiany, które można uchwalić szybko i co do których moim zdaniem nie będzie kontrowersji i uda się uzyskać takie porozumienie ponad politycznymi podziałami. Dostaniecie Państwo po konferencji zmiany, które proponujemy. Ja w tej chwili omówię te, które naszym zdaniem są najważniejsze. Otóż zmieniamy definicję szczególnego okrucieństwa, ponieważ w tej chwili to szczególne okrucieństwo odnosi się jedynie do zabijania zwierząt, kiedy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem. Natomiast wydaje mi się, że także można dokonywać szczególnego okrucieństwa i nie zabijać zwierzęcia, natomiast przez długi okres czasu je dręczyć. Chcemy także rozszerzyć katalog tych podmiotów, które mogą zgłosić wniosek o odebranie zwierzęcia o Straż Gminną. Wydawałoby się, że jest to taki podmiot zupełnie oczywisty, a jednak była to pewna luka w przepisie. Podobnie Straż Miejska mogłaby nie odebrać zwierzę w takiej sytuacji, kiedy coś zagrażałoby jego życiu i trzeba byłoby je odebrać natychmiast. Proponujemy także, aby do podstawy programowej z zakresu nauczania, to byłoby zadanie dla ministra edukacji, pojawiły się także zagadnienia nie tylko z ochrony zwierząt, jak jest w tej chwili, ale także z właściwego traktowania i opieki nad zwierzętami. Chcemy także zwiększyć kary za znęcanie się nad zwierzętami. I nowelizujemy to w ten sposób, że w przypadku znęcania się nad zwierzętami bądź nieuzasadnionego zabicia zwierzęcia byłaby to kara od 6 miesięcy do lat 2. W tej chwili w takim przypadku ustawa o ochronie zwierząt przewiduje karę pozbawienia wolności do roku. A jeżeli sprawca działałby ze szczególnym okrucieństwem, wówczas można byłoby skazać go na karę pozbawienia wolności do lat 3.
nie mniej jednak niż od 3 miesięcy. W tej chwili jest to kara pozbawienia wolności do lat 2. Takim nowum, od której już od dawna zabiegają organizacje pozarządowe, są kary dodatkowe, które mógłby orzekać sąd. I między innymi sąd mógłby orzec w przypadku znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami zakaz posiadania zwierząt. Ten zakaz orzekałoby się od 3 lat do lat 15. Zwiększamy także wysokość nawiązki od 1000 do 5000 zł. W tej chwili była to nawiązka do 1000 zł. Chcemy także, aby główny lekarz weterynarii określił taki wykaz tych zabiegów, które można wykonywać na zwierzętach bez znieczulenia. Chodzi tutaj o to, że w tej chwili ten przepis jest bardzo ogólny i co można, jakiego typu zabiegi można wykonywać na zwierzętach bez znieczulenia, określa się według zasad sztuki weterynaryjnej. Problem tylko polega na tym, że weterynarze różnie rozumieją, czym są te zasady sztuki weterynaryjnej. I o ile nie ma problemu z takimi zwierzętami, jak w przypadku tego miłego tutaj białego pieska, który teraz tutaj między dziennikarzami sobie chodzi i wącha, bo wiadomo, że jest to zwierzę kochane, które jest otoczone opieką, to co się dzieje w schroniskach dla zwierząt, to już woła, że tak powiem, o pomstę do nieba i wiele niestety zabiegów jest wykonywanych przez weterynarzy absolutnie bez znieczulenia. Właśnie i weterynarze często zasłaniają się sztuką weterynaryjną. Poza tym chcemy zabronić wprost, bo też do tej pory w ustawie przepis był bardzo ogólny, wykonywania zabiegów polegających w szczególności, ja tutaj pozwolę sobie ten przepis odczytać, przecinaniu strun głosowych, przecinaniu dziobów, przecinaniu uszu i ogonów oraz usuwaniu pazurów i kłów, które nie wynikają ze wskazań lekarsko-weterynaryjnych, mających na celu dobro zwierzęcia lub mają na celu wyłącznie zmianę zewnętrznego wyglądu zwierzęcia. To jest tyle, jeżeli chodzi o te najważniejsze zmiany w ustawie o ochronie zwierząt. Natomiast w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach proponujemy takie oto zmiany, aby również gminy wymagały od właścicieli zwierząt nie tylko utrzymania tych zwierząt tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu i aby utrzymywać czystość w miejscach publicznych, ale także postulujemy o identyfikację właścicieli lub opiekunów, znaczy o chipowanie celem identyfikacji właścicieli lub opiekunów. Po wielu latach dyskusji, czy chipować zwierzęta, czy nie i kto powinien ten koszt ponieść, wydaje mi się, że jest to już ta pora, żeby po prostu wprowadzić zapis, który pozwoli właśnie na identyfikację właściciela w sytuacji, kiedy zwierzę się zagubi. Jest to także w interesie nas wszystkich, raz zwierzęcia, które po prostu jest bezradne, kiedy się zgubi i nie może znaleźć domu, ale także człowieka, bo można wtedy łatwo zidentyfikować właściciela w sytuacji na przykład, kiedy zwierzę wałęsające się bez opieki czy pozostające bez opieki kogoś pogryzie. I to są te główne zmiany, a chcę jeszcze powiedzieć, że ta ustawa nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa, co jest bardzo ważne. I na koniec chciałam jeszcze wygłosić apel do wojewódzkiego lekarza weterynarii, aby uchylił swoją decyzję dotyczącą zamknięcia schroniska w Celestynowie. Jeżeli to schronisko zostanie zamknięte, to los tych kilkuset zwierząt, które tam przebywają, jest przesądzony. Te zwierzęta po prostu zostaną uśpione, bo nie ma takiego miejsca, nie ma takiej placówki opieki nad zwierzętami, która byłaby w stanie taką ilość zwierząt przyjąć. Został tam wdrożony w tym schronisku już program naprawczy, więc wydaje mi się, że lepiej dać tym zwierzętom po prostu szansę, bo inaczej, tak jak mówię, spotka je taki los, jak spotkał zwierzęta w Starachowicach. A my, to jeszcze może dodam, przygotujemy kompleksowe uregulowania dotyczące
zasad funkcjonowania schronisk w Polsce, ponieważ to, co się w tej chwili dzieje w schroniskach, no, to jest, powiedziałabym, dla nas wszystkich jakiś olbrzymi wstyd. Dziękuję. Szanowni Państwo, i krótka informacja. Zwrócimy się do Marszałka Sejmu, do pana Grzegorza Schetyny o to, aby ta ustawa była procedowana w pilnym trybie. Chcielibyśmy, aby Platforma Obywatelska, tak jak procedowała nad między innymi ustawą hazardową, potraktowała poważnie ten problem społeczny, ten problem, który bulwersuje wiele osób. Będziemy również na bardzo popularnym portalu społecznościowym facebook.com zbierać podpisy czy głosy poparcia dla tego projektu ustawy, bo uważamy, że to jest bardzo ważny projekt z punktu widzenia społecznego. Uważamy, że czas skończyć, zresztą tak jak to przytaczała pani przewodnicząca Piekarska, ta ustawa daje takie możliwości, czas skończyć z tymi, którzy zachowywali się jak bestie i zachowują się jak bestie wobec zwierząt, bo człowiek, który jest w stanie taką krzywdę, jak obserwowaliśmy to w mediach, wyrządzić zwierzęciu, nie waha się również tego zrobić człowiekowi. I to jest jedna z głównych motywacji, która nas mobilizuje do działania w tej sprawie. Chcielibyśmy, choćby o tym instrumencie pani przewodnicząca Piekarska mówiła, aby tego typu osoby, które zachowują się jak bestie wobec swoich zwierząt, ponosiły surową karę i aby tego typu osobom można było odebrać drogą sądową zwierzęcie i nigdy więcej do rąk nie otrzymały żadnego zwierzęcia, którym nie potrafią się zaopiekować. Z pewnością tym będziemy się w najbliższych tygodniach zajmować, zbierać podpisy pod apelem i namawiać pana marszałka i większość parlamentarną do szybkiego procedowania nad projektem ustawy. Bardzo proszę. Proszę o pytania. Magda Gałczyńska, TVP Info. Ja mam jedno pytanie w związku z konferencją, drugie bez. Pierwsze jest takie, zaostrzenie prawa to jest jedno, a praktyka, jeśli chodzi o orzecznictwo, to jest drugie. Jak przekonać sądy, żeby jednak to pozbawienie wolności było stosowane częściej? Pamiętamy, wielkim wydarzeniem było to, że kogoś tam skazano chyba na kilka miesięcy więzienia. No to prawda. Wydaje mi się, że zabieg podniesienia jednak w ogóle kar za znęcanie się nad zwierzętami jest moim zdaniem także takim no, tytułem do tego, żeby i sądy zaczęły wreszcie stosować te kary, które są tutaj przewidziane, to jest po pierwsze, ale wcześniej jeszcze, żeby również organy ścigania poważnie do tego rodzaju przestępstw podchodziły, ponieważ jak sygnalizują i organizacje pozarządowe, ale także wiemy to także no, z opowieści naszych znajomych, sami tego doświadczamy, że często sygnał, że jest przypadek znęcania się nad zwierzętami, w ogóle nie jest podejmowany przez organy ścigania albo bardzo rzadko. Zresztą często mamy taki lekceważący stosunek do prawa, bo jeżeli wiadomo, jak powinny być transportowane zwierzęta, a potem na różnego rodzaju targowiskach widzimy, jak te zwierzęta są transportowane, i wszyscy udają, że tego nie widzą, no to sytuacja jest moim zdaniem jednoznaczna. Wystarczy się przejechać przez polskie wsie, żeby zobaczyć metrowe łańcuchy, żeby zobaczyć zamarzniętą wodę zimą albo brak wody w ogóle, kiedy jest olbrzymi upał. I też z tym się nic nie dzieje. A to jest przykład znęcania się nad zwierzętami. I dlatego tak ważne są nie same kary, ale także i profilaktyka, i edukacja tego szacunku do tych braci mniejszych, do zwierząt. Trzeba się uczyć tak, jak się człowiek uczy tabliczki mnożenia w klasie pierwszej i drugiej. Nie zawsze to się wynosi z domu. Dlatego ten artykuł 8 ustawy o ochronie zwierząt jest tak bardzo ważny. Nawiasem mówiąc, do dzisiaj nie powstała jeszcze tak podstawa programowa, ale my tę podstawę programową jeszcze chcemy rozszerzyć. O to traktowanie zwierząt, o opiekę nad zwierzętami. I jeszcze jedno zdanie powiem, choć może w moich ustach zabrzmi to dziwnie, ale tutaj także jest olbrzymia rola, właśnie jeśli chodzi o tą zmianę nastawienia społecznego, bo dzisiaj jest przyzwolenie na znęcanie się nad zwierzętami, że to jest coś bez sensu, że w zasadzie kogo to obchodzi, co się dzieje ze zwierzętami. Olbrzymia rola jest tutaj także kościołów.